Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest Błyszczyk Perezel lub Błyszczyk Czerwonoplamy. Pochodzi z górnego dorzecia Amazonki. Występuje w rzekach na granicy Brazylii z Peru. Błyszczyki Perezel żyją w małych strumieniach i rzekach o gęstej roślinności. Zamieszkują czarne wody mniejszych dopływów o powolnym nurcie oraz leśne jeziora i okresowe rozlewiska. Wybierają najczęściej siedliska obitujące w roślinność oraz zatopione fragmenty drzew i korzeni, zapewniające dużej ilości garników wody. Pierwszym gatunek opisał amerykański zoolog Henry Fowler w 1943 roku. Błyszczyk Pereza to słodkowodna rybka lawicowa, więc w akwarium powinna być trzymana w grupach od 8-10 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 8 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 100 litrów. Osiągają do 6 cm. Płodność osiągają w wieku 8-12 miesięcy, żyją do 8-10 lat. Błyszczyk Pereza ma wysokie, boczne, spłaszczone ciało, długą pletwą zbytową i szeroką pletwą odbytową, rozciągającą się od połowy brzucha do początku ogona. Kolor waha się od beżowo-pomarańczowego do srebrnego. Charakterystyczną cechą jest obecność na ciele jaskrawo-czerwone plamki przypominające serce. Na grzbiecie pletwa ma ciemną smugę. Błyszczyki Pereza są bardzo odporne, z powodzeniem przystosowują się do domowych akwariów pod warunkiem, że woda jest odpowiednia. Ważnym warunkiem jest to, aby woda była stabilna. Wahania składu hydrochemicznego niekorzystnie wpływają na błyszczyków czerwonoplamych. Wodę należy podmieniać od 25 do 50% co 2 tygodnie. Przy czym różnice w temperaturze pH i poziomach DH między starym a nowym powinny być bardzo przybliżone. Na przykład niedopuszczalne jest dodawanie wody o pH 7, jeśli w akwarium ma wartość 5 lub 6. Preferują gęste zarośla roślin, ciemną ziemię z piasku rzecznego i kawałków drewna, korzenie, gałęzie itd. Pływające rośliny tworzą dodatkowy cień, ponieważ błyszczyki nie lubią jasnego oświetlenia. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-28, pH 5,6 do 7,2, GH od 5 do 12. W akwarium potrzebna filtracja, aeracja wody z dwutygodniową podmianą wody do 25-50% na świeżo. Samice są mniejsze i słabiej wybarwione od samców, a białe obwódki na ich pletwach są czasami niezauważalne. Najłatwiej jednak rozróżnić samca od samicy, przyglądając się pletwie grzbietowej i odbytowej. Pierwsze promienie obydwu pletw u samców wyraźnie wydłużone i nadają pletwom spiszasty kształt, podczas gdy u samic końcówki pletw są zaokrąglone, a same pletwy wyraźnie krótsze. Mają łagodne usposobienie i doskonale sprawdzają się w akwarium towarzyskim, choć samce mogą czasami przejawiać zachowania terytorialne. Najlepiej jest trzymać w grupie z wyraźną przewagą samic. Błyszczyki Pereza to wszystko żarne rybki. Z przyjemnością jedzą wszystkie pokarmy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z dodatkiem szpinaku i sałaty. Zbilansowana dieta powinna składać się z pokarmów żywych lub mrożonych, takich jak ochotka, rurecznik, wodzień, ocznik, artemia, a także wysokiej jakości pokarmów suchych. Rozmnażanie. Proces hodowli jest trudny w warunkach domowych, ale możliwy. Zbiornik tarliskowy powinien mieć do 30 litrów z ogrzewaniem i aeracją. Filtr gąbkowy powinien być wzbogacony w torf. Akwarium powinno być gęsto obsadzone roślinami o długich lodygach i małych liściach. Najlepiej z roślinami pływającymi. Poziom wody w akwarium 10-15 cm. Bodźcem do rozpoczęcia tarla jest zastąpienie części wody słodką wodą, a także wzrost temperatury o 2-4 stopnie. Na dno umieszczamy siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. W tym czasie obicie karmimy żywymi pokarmami.
Podczas tarla jedna samica składa do 300 jaj. Wylek następuje po 48 godzinach, a na rybek zaczyna pływać za kolejne 3-4 dni. Rodziców usuwamy z akwarium, zaciemniamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest bardzo wrażliwa na światło. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pamstofilek. Karmy trzeba często około 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie, powoli przechodzimy na artemię. Na tym wszystko. Dziękuję bardzo. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Do widzenia.